Dobry wieczór. Moi drodzy, wygląda na to, że to ja powinnam zacząć tego live'a, bo czekam, czekam. Przyzwyczaiłam się ostatnio, że jestem gościnią, a tutaj ja będę miała gościnie, więc mam nadzieję, że widać, słychać, że to dobrze, że zaczęłam live'a, bo to nie wynika z maila, na którego patrzę. No dobra. Mam dzisiaj gościa, super, i będziemy rozmawiać o skórze z Asią Popiół, więc jeżeli jesteś Asiu, to ja Cię już tutaj zapraszam. Mam nadzieję, że... temat mamy ciekawy dla nas kobiet w różnym wieku. To zawsze interesujące, jak dbać o skórę, a jeszcze bardziej interesujące, jak dbać o skórę w taki prawidłowy sposób. Chyba się udało. Albo nie. A, jesteś. Dobra. Dzień dobry, kochana. Dzień dobry, witaj. Czekaj, ja sobie tutaj ustawiam, bo wiesz, później dostaję opiernicz od Natalki, że mam obciętą głowę. Aha. Ja myślę, że ja dobrze. Bardzo ładnie. Ty wyglądasz pięknie. Ja jestem nieco rozczochrana po prostu całym dniu. Moja droga, co ty tam robisz dobrego? Holistycznie. Tak. Chciałabym, żebyś powiedziała naszym tutaj oglądającym, czym się zajmujesz, co jest twoją supermocą i co robicie na twoim kanale. Super. Dziękuję w ogóle za zaproszenie i witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Od wielu lat prowadzę holistyczną pracownię urody i oczywiście nie zawsze tak było, bo z wykształcenia jestem kosmetologiem i po prostu, żeby nie wypaść z rynku, inwestowałam we wszystko jak szło. Natomiast przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy no, troszeczkę się zapędziłam w tej pracy i no i musiałam troszkę przez zdrowie zmienić tryb w ogóle i no i gdzieś tam wpadłam na pomysł, szukając pomocy dla swojego zdrowia przede wszystkim, że przekształcę moją pracownię w holistyczną. No i tak się stało, że zaczęłam już dobre 10 lat temu pracować holistycznie. No i tak się potoczyło, że wkręciłam się w te tematy dość mocno i w tej chwili wspieram dość tutaj intensywnie kobiety w moim wieku tak naprawdę, ponieważ wchodzimy już, mam 51 lat, wchodzę w okres menopauzalny, więc w tym moim ciele zaczęło się wiele dziać i zmieniać. No i szukając również znowuż pomocy dla siebie, no gdzieś zaczęłam po prostu badać wszystko, co się dzieje z moim ciałem i badać to, jak sobie pomóc. No i poradziłam sobie w zupełnie naturalny sposób i postanowiłam się z tym dzielić. Opracowałam również program właśnie pracy z kobietami menopauzalnymi w okolicach menopauzy, no bo warto się do tego po prostu przygotować, żeby przeszło to tak nam troszeczkę lepiej i gładko. No i opracowałam również terapię hormonalną, którą również tu pracuję u siebie. Zaczynam oczywiście z tej terapii również szkolić, no już przyszedł taki moment, że chcę się dalej tym dzielić. No i na własnych doświadczeniach po prostu zaczęłam pomagać kobietom w tym procesie zmian, zresztą cudownych zmian, bo uważam, że jest to piękny proces w naszym życiu, tylko ten nasz organizm musi troszeczkę się do tego wszystkiego przyzwyczaić, a potem już będzie tylko dobrze. Także jestem tego żywym przykładem, no i w tej chwili już się po prostu dzielę ze wszystkim, organizuję warsztaty, kursy, szkolenia w tej dziedzinie. Wspieram u mnie w pracowni również moje klientki, także jest mi tak w tej chwili już bardzo dobrze z tym wszystkim i w tych moich działaniach. Już Ci zadaję następne pytania. To tak, słuchajcie, każdy, kto do nas tutaj dołączył, to my będziemy dzisiaj gadać o babkach 50-tkach, czyli takich jak my, bo ja też mam 51 lat.
więc dobrze się składa. Super. Ja to pytania wiesz, że 50-tonowe 30 i tego się trzymam. Zdecydowanie uważam, że można się czuć wspaniale, młodo, dobrze w tym wieku, dużo zależy od naszego nastawienia. I o to Cię będę też chciała zapytać, również o tą terapię hormonalną, bo często dziewczyny do mnie piszą, że one po prostu czują się źle, że nawet nie chodzi tyle o wygląd, bo dają sobie radę jakoś, natomiast czują się po prostu nie za dobrze w związku z tym, że coś się zaczyna zmieniać w ich ciele. Więc o to Cię zapytam. Ja jestem taka, że lubię być bardzo skuteczna, więc bardzo chciałabym, żebyś, wiesz, dały maksymalnie wartości podczas tego live'a. Jeżeli mogę Cię prosić właśnie o zdradzenie jakichś takich rzeczy, do których Ty dochodziłaś też długo. Oczywiście nie muszę swojego warsztatu zdradzać, ale no właśnie dać takie rady dziewczynom, co jest kluczowego, co można zrobić dla swojej urody, dla swojej skóry, która się trochę zmienia, tak? I jak sobie pomóc? W ogóle przejdźmy może od tego, że w holistycznym podejściu do zdrowia jest i do w ogóle naszej urody są ważne tak naprawdę trzy aspekty, czyli to wewnętrzne piękno, zewnętrzne, ale później w wieku dojrzałym dochodzimy jeszcze do tego, wiesz, takiego mistycznego aspektu, czyli tej świadomości już życia. No i na początku oczywiście powiemy tutaj o tym aspekcie zewnętrznego piękna, no bo jakby je widzimy i ono jest, rzuca nam się na pierwszy rzut oka, więc wszyscy na to patrzą, więc jakby najbardziej nam na tym zewnętrznym pięknie zależy. Natomiast nie osiągniemy go nigdy, jeśli nie zadbamy o to wewnętrzne piękno, czyli o to odżywianie, o nasze emocje, o nasze nawadnianie. Tak, to wszystko wpływa niesamowicie na naszą skórę i od tego powinniśmy zacząć. Ja zawsze mówię, że nasza skóra, nasza twarz to jest wierzchołek góry lodowej, tak naprawdę. I najpierw musimy porządki porobić gdzieś wcześniej, żeby świecić tym takim naturalnym, świeżym blaskiem. Niekoniecznie na siłę się odmładzać, bo to też nie o to chodzi. Natomiast chodzi właśnie o ten błysk w oku, o zadbaną skórę, tak? Żeby wyglądać świeżo i ładnie. Więc jeśli chodzi o to, o ten wpływ taki wewnętrzny, no to uważam, że właśnie wszystko idzie z jelit i wszystko idzie z naszego serca. Czyli jak się odżywiamy, jak nawadniamy nasze jelita, w takim stopniu mamy nawodnioną, nawilżoną naszą skórę. A tylko dobrze nawodniona nasza skóra, tylko dobrze nawodniona jest w stanie przyjąć wszystkie substancje z zewnątrz, które proponujemy naszej skórze. Więc to nawodnienie naszego organizmu, naszych jelit jest bardzo, bardzo tutaj istotne, jeśli chodzi o naszą pielęgnację. No i to oczywiście no, odżywianie, tak? O odżywianiu też oczywiście mogę powiedzieć, jak tutaj zadbać tak naprawdę o to odżywianie, żeby wyglądać pięknie, bo przede wszystkim no, o to chodzi. Natomiast ważne jeszcze jest tak samo jak nasze jelita, tak samo nasze serce, czyli te wszystkie nasze emocje, tak? Które też oddziałują niesamowicie na naszą skórę, na naszą twarz. Nie wiem, podam taki przykład, jak się zawstydzimy, skóra się czerwieni, tak? Jak się zakochamy, to wszyscy mówią, chyba się zakochałaś, bo tak pięknie wyglądasz, tak? Więc niesamowicie emocje nasze również wpływają na jakość naszego wyglądu. Jak mamy, nie wiem, jakieś smutne wydarzenia w naszym życiu, to od razu to widać na naszej twarzy, tak? Jeśli z jakimiś emocjami sobie kompletnie nie radzimy, to wszystko widać na naszej twarzy. Także to jest właśnie holistyczne podejście do zadbania o naszą urodę, czyli zaczynamy po prostu od tych wewnętrznych aspektów, żeby te zewnętrzne później były takie naturalne i piękne. Wrócę do tego, jak to właśnie się zaczęło u mnie ta przemiana, jeśli chodzi o okres okołomenopauzalny. Ja do końca jeszcze nie jestem tak, nie mogę powiedzieć, że mam menopauzę, jestem po menopauzie, bo jestem jakby w procesie.
natomiast już bardzo takim mocnym procesie i w pewnym momencie mojego życia zauważyłam, że moje ciało się bardzo, bardzo zaczęło zmieniać i kiedy mi się miesiączka zatrzymała na 7 miesięcy kompletnie, to moje ciało już po prostu się zbuntowało totalnie i na początku myślałam, że po prostu jestem chora. Myślałam, że coś się dzieje strasznego w moim ciele, tak? Więc zaczęłam szukać pomocy, badania, wizyty u specjalistów. Oczywiście nic to specjalnie nie wykazywało. Ja oczywiście wiedziałam, że już gdzieś wkraczam ten okres menopauzalny, no bo z jakiegoś powodu ta miesiączka się zatrzymuje, tak gdzieś ten. Wszystko się zmienia, natomiast od czego mi się zaczęło, to miałam niesamowite problemy z jelitami. I wtedy dopiero z jelitami, z zatrzymaniem całego układu limfatycznego. U mnie na profilu możecie zobaczyć, jak wyglądałam przed metamorfozą, a jak wyglądam w tej chwili. I to był okres, że naprawdę byłam bardzo, bardzo spuchnięta. Moje ciało po prostu było całe obrzęknięte. No i wszystko, i czułam dokładnie, że wszystko idzie po prostu z brzucha. Więc miałam wszystkie możliwe badania od SIBO, wiesz, od tych wszystkich rzeczy związanych z jelitami. No i skończyło się na tym, że poszłam jeszcze na badania na nietolerancje pokarmowe. Okazało się, że oczywiście są. Nigdy się tego nie spodziewałam, natomiast wyszły. Odstawiłam nietolerancje pokarmowe i małymi kroczkami zaczęła się robić ta przemiana. A co odstawiłaś, Asiu? Odstawiłam, mam nietolerancję na pszenicę, na mleko krowie, mam nietolerancję na czosnek i grykę. Czosnku całe życie, słuchajcie, jadłam wszędzie i do wszystkich potraw, bo uwielbiałam czosnek i jakby nigdy nie miałam problemu z tym czosnkiem. W momencie, kiedy mój organizm i mój układ hormonalny cały stanął i gdzieś tam zaczął się zmieniać, no niestety zaczęły się problemy. Teraz wiem, że jak układ hormonalny bardzo wspiera nasze jelita, tak. No i myślę, że to też jest powód tego, że po prostu to wszystko zaczęło wychodzić na światło dzienne w tym okresie tych moich przemian. No i pomałymi kroczkami zaczęły się zmiany. Pierwsza rzecz to były badania, zrobiłeś badania, tak. Wykluczyłaś choroby, natomiast doszło do badań nietolerancji pokarmowych, tam ci wyszły, odstawiałaś te produkty i co dalej? Jak specjalista od skóry, tak, od kosmetologu, od urody, no nie chcę tego zawodu zamykać, bo sama mam przyjaciółki, które są kosmetolożkami i mają szeroką, bardzo szeroką wiedzę medyczną, bym nawet powiedziała, zahaczającą. Zajmujemy ciałem, no to często jest tak, że zaczynamy rozumieć też resztę funkcjonowania, jak się zajmujemy na przykład twarzą. Nie? Tak. No u mnie też, jak wspomniałam, były te wszystkie obrzęki limfatyczne, które mi bardzo dokuczały, więc postanowiłam co trzy razy w tygodniu robić drenaże limfatyczne. I naprawdę dzięki tym drenażom limfatycznym, oczywiście całego ciała, moje ciało zaczęło puszczać, tak? Codziennie szczotkowałam moje ciało i to naprawdę tak uparcie. Oczywiście szczotkowanie ciała musi być delikatne i nie traktujemy, wiesz, naszego ciała jak szorowania podłogi, jak gdzieś już mi tutaj w social mediach gdzieś mi się pokazały takie informacje, także szanujemy tutaj nasze ciało i szczotkujemy je bardzo delikatnie i z miłością. Kosmyki limfatyczne są, wiesz, pod skórą zaraz, więc niepotrzebny jest taki bodziec ostry tego szczotkowania, żeby to nasze ciało zaczęło reagować, więc szczotkowanie ciała mi bardzo, bardzo pomogło. W tej chwili szczotkuję ciało z dwa razy w tygodniu, już nie potrzebuję takiego codziennego używania. Będę ci przerwać, żeby dopytywać, żeby korzyść dla naszych słuchaczek. Czy możesz powiedzieć,
jak szczotkowałaś codziennie, to szczotkowałaś po tym drenażu? Drenaż robił ktoś tobie, czy robiłaś sobie sama po Drenaż, prostu? drenaż, no w związku z tym, że mam takie możliwości, bo prowadzę pracownię, mam dziewczyny, które pracują z ciałem, więc drenaże oczywiście wykonywały mi dziewczyny i robiłam to na początku, no na pewno z 2 razy w tygodniu, odblokowując cały układ limfatyczny z brzucha, przede wszystkim. Bo mam wrażenie, że jak my doprowadzimy tutaj wszystko i dobrze załatwimy z naszą jamą brzuszną, i która nam odpuści te wszystkie, wiesz, napięcia też, które tam się znajdują, to nasze ciało zaczyna inaczej funkcjonować i puszczać. Zauważyłam też w swoich Rękoma, klientach, przepraszam, rękoma. tak, tylko i Aha. wyłącznie rękoma. Oczywiście, że możemy używać jakichś baniek do masażu i wspomagać się jakimiś urządzeniami. Natomiast dla mnie ręczny masaż i dotyk to naprawdę działa cuda, więc drenowałyśmy się po prostu rękoma najczęściej. Tylko oczywiście. Czy można zrobić sobie samemu taki masaż? No, oczywiście, że można, natomiast no, trzeba mieć tutaj no, też jakąś wiedzę na ten temat, ponieważ są odpowiednie ruchy, żeby drenować. Jeśli chodzi o drenaż limfatyczny twarzy, to jest to dosyć prosta sprawa. Natomiast z ciałem już jest troszeczkę złożone, bo tam trzeba odblokowywać węzły chłonne, robić to wszystko w odpowiednim kierunku, więc tutaj już polecam zdecydowanie specjalistów. Natomiast jeśli chodzi o twarz, to jak najbardziej możemy sobie wykonać same taki drenaż limfatyczny twarzy, ale nie polecam go. Tutaj zawsze, prawda? Tak. Gdzieś Prowadzamy może. zawsze do węzła, ale musimy odblokować przede wszystkim węzły pachowe, gdzie tutaj po prostu cała limfa będzie spływać i te węzły sobie już tam poradzą z tymi toksynami. Też musimy wiedzieć, że limfa ma za zadanie oczyszczania właśnie naszych komórek z toksyn, więc ten przepływ limfatyczny jest bardzo, bardzo ważny. Także najpierw sobie odblokowujemy tutaj węzły chłonne pod pachami, odblokowujemy sobie węzły chłonne obojczykowe i dopiero wtedy, kiedy tu już mamy wszystko odblokowane, zaczynamy sobie drenować skórę, delikatnie przesuwając do węzłów chłonnych pod pachy, jeśli chodzi o dekolt, z obojczyka, z szyi, przez obojczyk do pach. Zawsze kierunek jest do pach, tam gdzie te węzły chłonne sobie z tym wszystkim poradzą. Dzisiaj po kąpieli czy przed kąpielą? Bo chciałam powiedzieć, że się dzisiaj masujemy, ale raczej po kąpieli czy przed i szczotkowaniu. Generalnie drenażu limfatycznego twarzy nie polecam wieczorem. Okej. Czemu? Bo lepiej to robić rano, ponieważ nasza limfa nie ma pompy, jak wiesz, układ krwionośny. Pompą do układu limfatycznego są mięśnie, też jest przepona. I jak my po takim drenażu limfatycznym, który sobie zafundujemy wieczorem, położymy się spać i nie wprowadzimy tego naszego ciała w ruch, to może być po prostu odwrotny skutek i obudzimy się spuchnięte, tak? Na przykład. Bo wtedy trzeba to ciało wprowadzić w ruch, żeby ta limfa zaczęła jeszcze pracować no, oczyszczać ten układ limfatyczny. Także nie polecam, proszę. Szczotkowanie? Szczotkowanie myślę, że można wieczorem zrobić, ale też bardzo delikatnie. Natomiast no, ja jestem zwolenniczką jednak, jeśli chodzi o cały układ limfatyczny, robienia tego rano. Mam swoje rytuały poranne, gdzie się budzę, zaczynam dzień od 2 szklanek bardzo ciepłej wody, wręcz gorącej, bez żadnych dodatków. Powiem szczerze, że jedną to jeszcze piję w łóżku, wstaję
Włączam czajnik i biorę jeszcze do łóżka i jeszcze sobie się chwileczkę jeszcze tak dochodzę do siebie po nocy z tym kubkiem bardzo ciepłej wody. Drugi kubek ciepłej wody wstaję i już piję wtedy chodząc, no i wtedy przeprowadzam też to szczotkowanie ciała. W związku z tym, że szczotkowanie też powoduje gdzieś tam ścieranie tego martwego naskórka, więc warto to zrobić przed prysznicem i dopiero wziąć prysznic po szczotkowaniu. Można sobie jeszcze zrobić taką terapię ciepła, zimna, naprzemiennego, bardziej pobudzić to na swoje ciało, oklepać całe ciało, doprowadzić tam do takiego porannego po prostu obudzenia i wtedy dopiero przechodzę do śniadania i do innych rzeczy, które tam no, sobie, wiesz, w ciągu dnia zaplanowałam. Jasne. A swoim Także ten klientom, co polecasz swoim klientkom do jedzenia? Bo ja ci powiem, jak ja schudłam i cały czas schudnę, no to widziałam widzę. tą metamorfozę też, gratuluję. No to jakby jest proces. Ja tam zdjęcia, które dałam, to byłam 11 lat młodsza niż teraz. Ale widać też rok temu, jak wyglądałam i dzisiaj, jak wyglądałam nawet parę miesięcy temu. Natomiast widzę, wiesz, gdyby nie, tak przypuszczam, że gdyby nie buliony kolagenowe i pomocy, to ja bym miała tą skórę dużo gorszą. No, tu akurat na Instagramie nie ma, może na rolkach są jakieś filtry, nawet nie wiem, ale tutaj nie ma. Ja, no, tu miałam ogromne, tak, szyję miałam, byłam, się śmieję, kobieta. Czyli, więc tutaj ten luźny tulu, jak to się nazywa? Gargo, grogo, Indyczy. grogo. Ja się nabijam z tego. Ale tutaj widzę, tak? I tutaj nawet z Anetką Gorlą mówiłam, że muszę sobie tutaj pomasażkę, ciągle nie mam czasu nawet odpalić jej lekcji. Natomiast zrobię to, bo zainspirowałaś mnie tymi porannymi rytuałami. Ja mam zawsze rytuały związane z wizją, stworzeniem, z firmą i takimi rzeczami. No ale trochę swojemu ciału muszę dać i cieszę się, że rozmawiamy dzisiaj, bo mnie to inspiruje. Natomiast, no mówię, gdybym nie to, że jednak no, piję te buliony kolagenowe, to myślę, że miała dużo gorszą buzię chudnąc. Bo to wiesz, Z w pewnym wieku pewnością, odchudzanie tak. to jest. Ja, no ja jestem oczywiście fanką bulionów długo gotujących według pięciu przemian. Oczywiście kupuję też w zdrowej zupie. O. Powiem często, że mi ratujecie życie, bo dużo wyjeżdżam, więc zabieram ze sobą słoiki i to jest po prostu dla mnie zbawienie, bo pracuję również w Warszawie. Jak jadę do Warszawy, to no, już pracę mam wtedy od rana do wieczora i nie mam czasu ani, wiesz, na zrobienie sobie dobrego posiłku, ani gdziekolwiek wyjść, coś zjeść, więc słoiczki mi tutaj ratują życie. Więc dziękuję Ci w ogóle bardzo, bo jestem fanką już od, myślę, 2 lat Waszych zup, więc je spożywam. Cieszę się, że właśnie wprowadziliście te buliony, no bo od początku, z tego co pamiętam, to ich nie było, więc pojawiły się jakiś czas temu i byłam przeszczęśliwa, ponieważ no, jestem ogromną fanką bulionów, jestem ogromną fanką kompotów w ogóle. Gotuję też bardzo dużo kompotów, wzbogacam je różnymi korzonkami, wzbogacam je czym tam, daktylami, tak, cynamonem, imbirem, kurkumą. Także gotuję też również takie kompoty, bo uważam, że one bardzo dobrze nawadniają nasz organizm. A z tym nawodnieniem. Przepraszam cię, kochana, ja tylko powiem jako specjalista od chińskiej, Tak. że ostrożnie, tak, z przyprawami w elemencie ostrym to można sprawdzić, czy ostrożnie, imbir, ale lepiej świeży, który jest w elemencie ciepłym, nie gorącym, nie suszony. No i ostrożnie tam szczególnie z goździkami, czy tak, tymi najbardziej ostrymi przyprawami, dla każdego służą, ale jeżeli mamy dużo uczucia zimna i dużo śluzu w ciele, to co Asia mówi jest jak najbardziej wskazane i kompot. Ja raczej jestem Kompot z zimną gruszki to jest kobietą. też rodzaj leku, bo kompot z gruszki jest bardzo polecany. Tak, no ja robię naprzemiennie, albo z jabłek, albo właśnie z gruszek.
Ale też dodaję korzeń kurkumy, bo uważam, że to jest taka niesamowita antyoksydacja również dla naszej skóry, więc dodaję też tą kurkumę. Zresztą kurkumę chyba dodaję wszędzie. Jak sobie robię poranne jaganki, to również wzbogacam to kurkumą. Popraw mnie, jeśli robię źle. Nie, w ogóle tak nie uważam. Ja zresztą nagrałam taki filmik o kurkumie, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo dobrą przyprawą i jest niedoceniana. Zresztą w Australii powstały badania dosyć szeroko zakrojone na dzieciach niepełnosprawnych z uszkodzoną mieliną i na ludziach z problemami właśnie takimi, gdzie dochodzi do uszkodzeń mieliny, na przykład stwardnienie rozsiane. No i bardzo dużych dawkach kurkuma zakleja niemalże te mielinę, odbudowuje mielinę i zakleja te uszkodzenia. Tylko trzeba by było dosyć dużo jej jeść. A z kolei w za dużej ilości zbyt długo przyjmowana kurkumina no, może trochę szkodzić, trochę. No, wtedy będziemy wiedzieć, co tam się dzieje z naszym ciałem. Ale myślę, że taki sposób jak ty jest bardzo okej. Także jestem na tak. Generalnie to jest tak, że bardzo słucham swojego organizmu, tak? Jeśli gdzieś tam odrzuca cokolwiek, to nie jem tego po prostu na siłę, bo widocznie albo się nasycił, albo po prostu w tej chwili już jakby dziękuję i tyle. Także słucham swojego organizmu, natomiast wracając do tych nawyków żywieniowych, to na pewno ciepłe śniadania, tak? Ciepłe śniadania zawsze i one mi bardzo służą, jeśli chodzi o moje jelitka. No i oczywiście zupy, nie? Wszelkiego rodzaju zupy, to uważam, że to jest w ogóle bardzo odżywcze dla naszego organizmu. Dostajemy dużo antyoksydacji. Ja lubię zupy w ogóle polewać też różnymi olejami, żeby te witaminy jeszcze lepiej były tam wchłanialne. Używam olej lniany, olej z konopny, olej z czarnuszki, też, ale z czarnuszki bardziej traktuję w zasadzie jak lekarstwo. Po prostu biorę na łyżeczkę i łykam, jeśli się decyduję na jakiś czas dłuższy przyjmowania tego oleju, bo trochę nam mi psuje tutaj potrawy, bo ma taki charakterystyczny jednak smak, więc traktuję go bardziej jako. A teraz właśnie miałam taki moment dosyć mocny używania szczarnuszki. On chyba też dobrze z pasożytów oczyszcza nasze jelita, więc tak jakoś mi przyszło, żeby trochę go poużywać. No ale tak naprawdę Pasożytów swoje. to wiesz, trzeba zrobić trochę więcej niż olej z czarnuszki. Myślę, że tak. Za Myślę, że mało. tak, Bardzo takie ale. pytanie do ciebie. Czy śniadanie węglowodanowe, czy białko i tłuszcz? Jak to jest u ciebie? No ja węglowodanów trochę unikam, natomiast no jestem też zwolenniczką nieodstawiania niczego wartościowego jakby, więc stosuję często dietę tą z niskim indeksem glikemicznym i ona mi na pewno najlepiej jakby służy. Czyli i węglowodany, i białka, jakby nasz organizm wszystkiego potrzebuje. Natomiast no, też mam te nietolerancje, więc stawiam tutaj na po prostu zdrowe i dobre rozwiązania. Więc tak to właśnie robię. Okazało się, że masz nietolerancję, którą jednak sporo osób ma, bo bardzo wielu Polaków ma nietolerancję właśnie laktozy, czy ogólnie mleka krowiego, ale nie wie o tym i cierpi na różne tak, gazy odbijania, nie kojarzy tego z tym, więc to, i to jest znacznie większa grupa niż ta, która nie toleruje glutenu czy pszenicy w ogóle. Szkoda, bo pszenica jest w medycynie chińskiej uważana za jedno z najbardziej nawilżających, no nie ziareń, tylko no ziareń, powiedzmy, że się tak głosi. Próbowałam z orkiszem, bo gdzieś ten orkisz do mnie też przyszedł w pewnym momencie i ta święta Hildegarda, i zaczęłam w ogóle tak troszeczkę badać ten temat. Natomiast
Natomiast niestety okazało się, że orkiesz jednak też mi nie służy i musiałam kompletnie odstawić tą pszenicę i tak metodą prób i błędów po prostu stwierdziłam, że nie mam to, jak jest nietolerancja, no to już jest i na jakiś czas na pewno muszę tą pszenicę odstawić, ale czuję się z tym bardzo dobrze, czuję dużą lekkość przede wszystkim, więc myślę, że jak odstawiłam te wszystkie nietolerancje, to dopiero wtedy zaczął mi się tak naprawdę robić porządek z tym całym moim organizmem. Więc bardzo sobie tego przestrzegam w tej chwili, no bo po prostu chcę się dobrze czuć i lekko, bo wiadomo, jak mamy obciążone jelita, jak mamy obciążony tu cały ten żołądek, no to już samo poczucie nie jest za fajne, więc dbam o tą higienę tego lekkiego brzuszka. No jem też To taka porada dla Państwa tutaj nas oglądających. Ja zawsze mówię, że nie trzeba iść na drogie badania badające nietolerancję, tylko być detektywem dla swojego ciała. To znaczy odstawiamy to, co podejrzewamy, że jest jakimś problemem u nas i wybieramy no to, co tak jak powiedziałam, najczęściej okazuje się, że jest problemem, czyli produkty z laktozą, produkty z mlekiem krowim, zaczynam od mleka, do kawy, tak, ale też jakieś jogurty, sery, sery białe, sery żółte i to robimy przez tydzień i patrzymy, jak się zaczynamy czuć. Potem do tego dokładamy jeszcze ten kolejny winowajca, czyli pszenica, gluten, to co w chlebie, to co w makaronach, no po prostu te kasze wszystkie wstawiamy, zamieniamy to na gryczaną, na jaglaną i patrzymy. I wtedy, jak już przez 2 tygodnie będziemy odciążać w ten sposób ciało, oczywiście nie zapominajmy o cukrze, który jest takim, no bym powiedziała, problemem naszego wieku i całego świata, to możemy... Przecież nie służy naszej urodzie. Tak, tak, no bo powoduje po prostu stany zapalne. I wtedy możemy powiedzieć, co tam było takim problemem i jak później znowu, po 3-4 tygodniach, a jelita, kosmki gogoją się około 4 tygodni, tak żeby zacząć funkcjonować, możemy dołożyć sobie na przykład laktozy i zobaczyć, jak się po niej czujemy. I będziemy mieli odpowiedź bez drogich badań. Jeżeli ktoś nie ma kasy, nie chce wydawać kasy, to może stać się samym swoim testerem. Także bardzo polecam tę metodę. Jeszcze chciałam Cię zapytać, moja droga, o kosmetyki, bo tutaj dziewczyny mi dały takie pytanie, jakie kosmetyki wybierać do pielęgnacji? Już wiemy, że od środka mamy się smarować kolagenem, z najlepiej z bulionów kostnych, tak? Tak, dobre odżywianie. Ja też chciałam jeszcze dodać, że robię sobie przerwy między posiłkami, żeby dać ten moment na trawienie wszystkiego, co zjadłam. Także jem 3 posiłki dziennie, nie podjadając, nie jem zbyt dużych porcji, już tak mój organ się przyzwyczaił i się fajnie z tym czuję lekko i schudłam dzięki temu, więc też mi jest z tym bardzo fajnie. No jeśli chodzi o kosmetyki, no to jest trudny oczywiście temat, nie widząc danej skóry, no bo każda z nas ma inne potrzeby, więc to jest trudne. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o skórę dojrzałą, no bo myślę, że o takiej rozmawiamy, to najważniejsze jest dla mnie bardzo dokładne oczyszczanie skóry i do tego przywiązuję naprawdę dużą wagę. Także oczyszczam skórę bardzo, bardzo porządnie i jednak moje skóry dojrzałe, które już są bardziej suche, bardziej delikatne, bardziej wiotkie i nie lubią jakichś tam, wiesz, brzydko powiem, zajeżdżań, więc stawiam na takie dobre, lekkie jakieś mleczka, delikatne masła do oczyszczania skóry. Nie używam płynu micelarnego, może jedynie do zmywania oczu, ponieważ też uważam, że nie ma świadomości niestety wśród kobiet używania płynu micelarnego i już różne rzeczy słyszałam wśród moich klientek, jak go używają. Płyn micelarny jest po prostu koniecznością w zmyciu go ze skóry, bo to jest tak mniej więcej jakbyśmy namydliły całe ciało i się nie spłukały, więc płyn micelarny służy tylko i wyłącznie do zmywania naszego makijażu.
makijażu. W związku z tym musimy użyć drugiego preparatu, mleczka, żelu czy jakiejś pianki. Dopasowujemy oczywiście do naszych problemów skórnych, no bo jedna kobieta będzie miała, wiesz, bardzo wysuszoną skórę, druga gdzieś bardziej łojotokową, z dużym wyrzutem sebum, więc musi też użyć innych produktów niż ta, co do suchej skóry. Natomiast przy płynie mineralnym zawsze używamy tego drugiego preparatu, który nam po prostu domyje naszą skórę porządnie i przede wszystkim zmyje również ten płyn mineralny ze skóry. Więc ja nie używam płynu mineralnego, bo nie mam takiej potrzeby. Natomiast jeśli stosuję makijaż i używam najczęściej jakieś lekkie kremy BB, które oczywiście trzeba też zmyć ze skóry. To robię wtedy po prostu oczyszczanie dwuetapowe. Najpierw zmywam ten podkład i ten cały makijaż z twarzy, a potem tym samym preparatem domywam swoją skórę. I tak przygotowaną skórę dopiero idę z całą moją pielęgnacją, którą też oczywiście zmieniam, dopasowuję do problemów mojej skóry, do czasu, w jakim się znajduję, do pory roku, w jakiej się znajduję, bo zawsze nasza skóra potrzebuje czegoś innego w danym okresie, ale stawiam na pewno na dużą antyoksydację, bo nasza skóra w wieku dojrzałym jej bardzo potrzebuje, czyli witamina C, E i witamina A. Stawiam na tą antyoksydację również od środka, czyli też dostarczam jak najwięcej tych witamin od środka, ale również na swojej skórze. Teraz stosuję serum z kurkuminy, bo jakoś tak mnie tą kurkumę wzięła faza straszna, więc też ją stosuję na skórę i widzę fajne efekty już chyba tak po 2-3 tygodniach stosowania. No i naprawdę dbamy o nawilżenie naszej skóry, tak? Tylko pamiętajmy, że tylko dobrze nawodniona skóra, czyli od środka, jest w stanie być dobrze nawilżoną skórą i przyjmować te wszystkie substancje aktywne, a też to nawilżenie z zewnątrz, tak? Więc stawiamy naprawdę tutaj na duże ilości picia wody. No ja się staram pić około 2 litrów wody dziennie. No, wiem, że to jest dla wielu z nas duży, duży problem z tym piciem wody, no bo też rozmawiam z tymi moimi klientkami i faktycznie no, jest problem z tym piciem. Natomiast no, starać się jednak pić, ale wiesz, nawadniają nas zupy, nawadniają nas kompoty, więc nawadniają nas również zioła, chociaż z tym to jest tak właśnie zależy jakie. Natomiast no, ale tą wodę też należy pić. To jeśli mogę powiedzieć coś, to uważam i czytam sporo badań, też znanych specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, gdzie okazuje się, że przez to, że jest taka, był trend na to, żeby odstawiać sól, to jednak mamy tego sodu za mało. I często jest tak, że my jesteśmy odwodnieni, mówiąc wprost, szczególnie jeżeli jest gorąco na dworze, jeżeli jest lato, upały. Więc ja dlatego zalecam dobrej jakości sól, żeby dodawać do 2 na przykład napojów dziennie, żeby pić taki domowy izotonik, czyli dodać trochę tej cytryny, zmienić tą w tym żołądku trochę tam tego bałaganu, dodać troszkę szczyptę soli kłodawskiej, soli różowej, bez antyzbylacza i jednak nie bać się, szczególnie wieczorem, jeżeli ktoś ma problemy z mikrobiotą, z nadwagą, to może mieć, najczęściej ma problemy z mikrobiotą, dodać odrobinę miodu. Jeżeli nie jesteśmy uczuleniem, of course, nie? I też temperaturę tej wody. O tym ostatnio mówiłam, oczywiście to była wiralowa rolka, wzbudziłam bardzo dużo kontrowersji tym, no ale ja się przyglądam z zaciekawieniem, jak ludzie mają różne teorie, zamiast próbować, bo najczęściej. To chyba też, co jest potrzebne naszej tarczycy, prawda? Bo jak zupełnie odstawiamy tą sól, to później to się niestety może też odbić. A jak No i mam nasze sobie... ciała potrzebują płynów, jeżeli mają gospodarkę elektrolitową zaburzoną, no nie będą po prostu płynów zatrzymywała tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w ciele, w tkankach wewnętrznych, w skórze,
tylko będą właśnie nasze ciała puchłe. I takie doświadczenie moje wieloletnie z gabinetu, szczególnie u osób starszych, które przychodziły i przychodziły z problemem puchnięcia, na przykład właśnie retencji płynów, puchnięcia nóg. Ja mówiłam zawsze, no pierwsza rzecz, którą trzeba sprawdzić i którą ja widzę zresztą, że jest brak cennych płynów i ogólnie jest brak nawodnienia ciała. I czasami po prostu samo wypijanie 2 szklanek ciepłej, przygotowanej wody bez dodatków wieczorem, zawsze dawałam 2, dlatego że wiedziałam, że przynajmniej jedną wypiję wtedy. I naprawdę bali się oczywiście, bo to starsze osoby, będę musiał wstawać, ja będę musiała wstawać, albo łóżko to. Ja mówię, dobrze, może przez pierwszy tydzień, potem ciało się zacznie odwdzięczać i się nawodni, tak? I nagle się okazuje, że jak ta osoba wystarczyło, że wypijała wieczorem i rano, no to już się pomijam, że mijały, prawda, zaparcia, dlatego że jej to grube potrzebuje płynu, żeby stworzyć stolec. To jeszcze do tego wszystkiego zaczynały chudnąć, odpuchnąć, czy jakkolwiek to po polsku powiedzieć, tak? Więc naprawdę te ciała się zmieniały. Więc słuchajcie, no, najprostsza rada, no bo tutaj rozmawiamy o holistycznym dbaniu o skórę, czyli również o tym, co robimy od środka. Najprostsza rada jest taka, żeby dopilnować i właśnie nie pić tej zimnej, gazowanej wody czy napojów z cukrem, nie wypijać kalorii, tylko pić tą ciepłą wodę. Ja mam herbatę, która jest bezkofeinowa, bardzo lubię rooibosy, więc piję rooibosy dobrej jakości. No i tyle. No i już będzie zmiana po tygodniu, a po 2 to taka dosyć widoczna w skórze i w całym No ciele. ja też lubię zieloną herbatę i też jej dużo piję, no też dobrej jakości oczywiście, no bo szukamy tych dobrych jakościowo, które też ma bardzo dużo antyoksydantów, więc też tutaj wpływa super na naszą urodę. A jak macie na linii, że tak powiem, to spytam się, co myślisz o piciu wody z łyżeczką octu jabłkowego? Jestem otwarta, dlatego że moja praktyka pokazała, że wiele osób, które były leczone na nadkwasotę i podawane były środki, których ja rzadko jestem przeciwko czemuś. Natomiast mam taką świętą trójkę, albo nieświętą, i jednym z tych preparatów jest polprazol, czy wszystkie preparaty wychwytu, znaczy wyłączające pompę protonową, przepraszam. No to dla mnie to są leki, które powinny zostać, osoba, która je wynalazła, to powinna się tłumaczyć. A być może właśnie nie, dlatego że czasami jest to konieczność, ale są tak dramatycznie nadużywane. I może się okazać, i w bardzo wielu przypadkach okazywało się, że osoby leczone na nadkwasotę miały niedokwaszony żołądek, uwaga, czyli tego typu leczenie powodowało u nich problemy drastyczne, bo to narastało w latach i w miesiącach. I znam takich parę przypadków nawet u lekarzy, którzy byli leczeni przez swoich kolegów lekarzy. I wtedy zaczynam od cytryny, ale potem można dobrej jakości biooct. I to naprawdę może zmienić jakość życia znacząco. Więc jestem otwarta, no ale trzeba sprawdzić, tak? Trzeba zrobić testy, albo sprawdzić. I zachęcam do weryfikacji leczenia, ponieważ ludzie często biorą bardzo dużo leków. Jestem za medycyną akademicką, sama znam wielu lekarzy, z niektórymi się przyjaźnię, są wspaniali i medycynę mamy super rozwiniętą. Natomiast jeżeli chodzi o system leczenia i o procedury leczenia i leki nadużywane w ilościach drastycznych, bo jest to wygodne dla nas pacjentów również, no to widzę w tym problem. Ja mogę powiedzieć, że ja jestem totalnie zdrowa, mam bardzo rzadko problemy zdrowotne, bardzo. Jak choruję, się przeziębiam 18 godzin, jak mam ból głowy, to naprawdę maks ileś tam godzin. W ogóle nie biorę leków. Tak rzadko biorę leki, no naprawdę, kiedy już naprawdę, naprawdę muszę. I nie pamiętam, kiedy brałam jakiś lek. Nie jestem w stanie sięgnąć pamięcią. Chyba wiosną, jak dostałam takiego silnego bólu głowy, dojechałam do Warszawy i tam rzeczywiście miałam jakąś taką wyjątkowo silną migrenę, ale to było konieczne wtedy. Natomiast tak nie biorę i wiem, że mogę sobie poradzić zawsze. No, oczywiście ktoś powie, masz dużą wiedzę, nie? Ale ja tą wiedzę nauczyłam się tego, płacąc za to pieniądze i właśnie z tego powodu, że 11 lat temu byłam bardzo chora, bardzo, bardzo i właściwie tak na granicy Tak, życia no i to ja miałam śmierci.
Ja miałam podobną historię, bo też po prostu się mocno rozchorowałam na serce. Miałam wypadanie płata zastawki i to też był moment, kiedy zaczęłam po prostu zmieniać, wiesz, swoje nastawienie do życia i zaczęłam, wiesz, ja pracowałam po 12 godzin dziennie, inwestując, wiesz, wszystko, żeby nie wypaść z tego rynku i to mnie doprowadziło niestety, no, do choroby, no, bo niewyleczalne choroby, gdzieś tam, wiesz, ta cała praca, stres, to Znaczy, wszystko sprawiło. chcę coś powiedzieć, bo wiesz, znam się na tym. Tak. To nieprawda, bo ja pracuję od lat po paręnaście godzin na dobę i dzisiaj nie wiem, ile godzin pracowałam, ale do dzisiaj, do teraz prawie non-stop. Nie miałam dzisiaj przerwy jakiejś na trening, gdzie dostałam jeszcze w łobot od trenera. Nie praca nas niszczy, tylko podejście do pracy, to, że my się spalamy. Tak. Jeżeli ty chciałaś, jeżeli pracowałaś, żeby utrzymać się na rynku, to znaczy, że robiłaś to z lęku, że z uwagi na Tak, wiek, to zmienia wszystko się ten, wiem, tak. tak, wiek. Nie praca, bo czasami my właśnie tak mówimy, o, bo ja się zachorowałem. Nie, twoje nastawienie, nasze nastawienie, ja to znam, dlatego że ja dokładnie zrobiłam to samo. Ja Masz się tak. rację. Masz rację, bo ja też nadal dużo pracuję. Powiedziałabym bardzo dużo, ale w tej Nie chwili wyglądasz jakoś pewnie ta nas praca zajechać. mi sprawia po pierwsze niesamowitą satysfakcję, a poza tym widzę, wiesz, te wszystkie efekty też u tych moich klientek, więc to, no nie, no w tej chwili po prostu robię to, co kocham i tyle, nie? Więc to jest zupełnie inne podejście do pracy niż miałam wtedy. Natomiast było to też potrzebne, bo ja bym nie była w tym punkcie, co jestem w tej chwili, gdyby nie tamte wydarzenia w moim życiu, tak? Więc to też myślę, że to po prostu taka droga i fajnie. Ale wracając właśnie jeszcze do tego odżywiania, to chcę powiedzieć, że dla mnie są takie istotne rzeczy, jeśli chodzi o zadbanie, żeby o ten wygląd zewnętrzny, tak? To są właśnie kwasy omega-3, których pilnuję i dostarczam swojemu organizmowi, probiotyki, bo też uważam, że tu bardzo mi pomogły na tą prawidłowe po prostu ten rozwój mikroflory, tak? Więc to tu mi probiotyki też bardzo dużo w życiu pomogły. Witamina D, więc też pilnuję tego. No i ta antyoksydacja, czyli to, co mówiłyśmy, żeby dostarczać te witaminy. I to są moje takie naprawdę rzeczy, których pilnuję, żeby się dobrze czuć i żeby dostarczać swojemu organizmowi. Dostaliście To jest kochani tak, żeby... tutaj super porady od kosmetologa. Ja mogę dołączyć się z tym, jak ja zrobiłam swoją przemianę, czy po prostu przestałam się zajmować sobą i poszłam służyć innym ludziom, bo to była pierwsza przemiana w moim takim momencie. Miałam taki moment zatrzymania. No i oczywiście zajęłam się ciałem, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Akurat ja miałam to szczęście, że nauczyłam się wtedy medycyny chińskiej, więc wiedziałam, że zupa to będzie to. Przerażało mnie gotowanie zupy mocy, ale dałam radę. I dopiero później, jak już przyjmowałam, po jakimś czasie powstał pomysł, żeby też sobie ulżyć między innymi. No a wiosną powstały pomysły bulionów kolagenowych. Moja córka stworzyła receptury razem z Iwonką Wierzbicką. Więc stąd cały pomysł, żeby właśnie dać ludziom pomoc taką kolagen nie w formie tabletek czy kapsułek, tylko jedzenia. Jestem w ogóle zdania, słuchajcie, że najlepiej dostarczać wszystko naturalnie. Czyli nie jestem zupełnie, absolutnie wrogiem suplementów. Uważam, że omega nie jesteśmy w stanie zjeść 3 kg ryb świeżych, bo ich nie ma po prostu i nie w naszym państwie. Ale już cała reszta, jest szereg badań, że najlepiej się wchłania D3 przez skórę, więc po prostu trzeba przestać, szczególnie na skórę ramion, nóg, stosować filtry. Jeżeli ktoś chce zachować urodę, no to wiadomo, że tutaj na twarzy trzeba, ale też bez przesady, nie 80 i tak dalej. Więc to są moje takie tipy. Natomiast tu się zgadzam, że niektóre rzeczy trzeba po prostu dostarczać w formie suplementacji. Natomiast jeżeli się tylko da, to w jedzeniu albo bezpośrednio ze słońca, tak żeby to w jak najbardziej naturalny sposób zrobić, nie? No, te omega-3 bardzo też wspierają elastyczność naszej skóry, więc no, warto tutaj. No, Tak, ale ja stosowałam wybrać tutaj na po rzadko. prostu Ja dobrej jakości oleje. bo że jest taki trend polecania z MLM,
ale ja zrobiłam swoje wewnętrzne badania, bo też w pewnym momencie robię tą omagę z multilevel marketingu i znalazłam inną w super farmie, nie powiem marki, bo nie polecam żadnych marek, więc robić też swoje badania. Wy tutaj, jak jesteście, my też, Zasią, jesteśmy 100% odpowiedzialni za swoje zdrowie, za to, co wkładamy do ust, za to, co wkładamy do uszu, oglądając różne rzeczy. Część z Was zamiast wiadomości wybrała nas, więc my się możemy podzielić. Ja od siebie mogę powiedzieć, że naprawdę rozsądek to jest niedoceniona wartość. Jak sprawdzam suplementy, to sprawdzam źródło, to sprawdzam jaka jest zawartość, tak? Czasem są chwyty marketingowe, ja nie lubię chwytów marketingowych, dlatego w zdrowej zupie to, co przeczytacie na ankiecie i na etykiecie i na stronie, to jest 100% prawdy i prędzej bym skisła, gdybym miała coś skłamać, a tam na przykład, że w jednej dawce jest dwa razy więcej niż gdzieś, tylko że ta jedna dawka to jest 20 ml. A gdzie indziej to jest 5 albo 10, więc używajcie głowy, nie musicie płacić za coś nie wiadomo ile. Oczywiście jakość kosztuje. Ja biorę suplementy ze Stanów, które są naprawdę absolutnie top, top, w Polsce bardzo mało dostępne i one są 3 razy droższe, ale ja wiem, że jak ja wezmę taką na przykład jakąś tam, no konkretnie to mi chodzi o magnez, to ja wiem, że ja ten magnez, on mi się wchłonie. A inny niestandaryzowany wchłonie się w 10%. No, ale wiesz, ja też moczę stopy w magnezie, czasami sobie kąpiele magnezowe robię, albo po prostu mam w sprayu i to sobie naprawdę już wyćwiczę. Mam syna sportowca, na którym też to testuję, że jak załapię jakąkolwiek kontuzję, albo nawet wiesz, gdzieś mi doskwiera jakiś ból kręgosłupa, to naprawdę przez parę dni masuję na ten olej magnezowy to miejsce. I naprawdę od razu pomaga, więc często nie to trzeba. To wchłania dużo lepiej przez skórę niż wadu pokarmowego, więc ja też ostatnio taką informację podałam. Tylko uwaga, tutaj też nie byłabym sobą. Osoby z niskim ciśnieniem, nie wchodźcie do wanny z solą magnezową, czy tam z chlorkiem, płatkami magnezowymi, czyli z chlorkiem magnezu, bo może wam spaść ciśnienie. To jest zresztą taka metoda ratunkowa na wysokie ciśnienie, czyli moczenie albo nóg, albo właśnie zanurzenie się w wodzie z chlorkiem, z płatkami magnezowymi, bo naprawdę obniża ciśnienie, bardzo rozluźnia naczynia, w związku z tym błyskawicznie obniża ciśnienie, ale osoby, które mają niskie ciśnienie, mogą nie wyjść z wanny tak łatwo i będą potrzebowały pomocy. Oczywiście nic się poważnego nie powinno stać. Więc też jak cierpicie na bezsenność, moczenie nóg w ciepłej wodzie z magnezem wieczorem fantastycznie pomaga. Moja droga, czy chciałabyś coś jeszcze dodać i czy macie, moi drodzy, pytania? Jest temat nie, natomiast oczywiście czas się tutaj nas goni już powoli, ale byśmy mogły tak sobie rozmawiać i rozmawiać. Ja bym chciała jeszcze dodać, żebyśmy też zadbały o tą higienę snu, która też ma ogromny wpływ na naszą urodę, bo regenerują nam się hormony i nie tylko hormony, także ten sen jest bardzo, bardzo ważny. Jeśli chodzi o naszą o tą urodę zewnętrzną. No i co? I to tyle chyba. Myślę, że znaczy generalnie masujmy się, dotykajmy się, bo to jest bardzo, bardzo dla naszego ciała potrzebne. I gdyby Kasa Chorych tutaj nam fundowała masaże, to nasze społeczeństwo by było naprawdę w dużej mierze dużo zdrowsze, także no masujmy, no wiadomo, że w tej chwili no to nadal jest jakiś rarytas, jeśli chodzi o te masaże, natomiast możemy się masować nawzajem w domu, jest pełno w sieci różnych filmików pokazujących takie bardzo podstawowe masaże, ale już sam dotyk czyni cuda, także masujmy się. Dotykajmy się i na pewno to będzie dobrze wpływać na nasze samopoczucie i na naszą urodę. No i wybierajmy mądrze to, co słyszymy, to, co myślimy, to, co czujemy. Zawsze zamiast scrollować głupie filmiki, można w tym czasie właśnie sobie pomasować pyszczek czy poobalić jakieś emocje. Bardzo Ci dziękuję. Miło mi było się poznać. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do polubienia profilu Asi i do obserwowania jej.
No i oczywiście osoby, które nas nie znają, zapraszamy do polubienia zdrowej zupy i tam w podpiętych możecie zobaczyć mnie, jak wyglądałam kiedyś, jak byłam dużo młodsza. Mnie również. Wszystkiego dobrego, moja droga. Live za chwilę zrobię tutaj u ciebie współprowadzącą. Super, dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.